Dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko: Eileen Carol Warnos. Podejrzewana o morderstwo 7 mężczyzn. Narzędzie zbrodni: rewolwer marki High Standard, kaliber 22. Przyczyna śmierci: zastrzyk trucizny wykonany w więzieniu stanowym na Florydzie. Jest 30 listopada 1989 roku. Autostradą w okolicy Daytona Beach przejeżdża właśnie Richard Mallory, 51-letni właściciel sklepu z elektroniką. Mija uliczną prostytutkę i proponuje jej podwiezienie. Hej maleńka, jak się nazywasz? Podrzucić cię gdzieś? No hej, przystojniaczku. Jestem Alin. Chętnie się przyjadę. To co, jedziemy? Po kilku godzinach jeżdżenia po okolicy i picia wódki decydują się na seks w ustronnym miejscu. Według późniejszych zeznań Eileen decyzja wcale nie była wspólna. Mallory wywiózł ją do lasu, pobił, a potem brutalnie zgwałcił. W obawie o swoje życie prostytutka strzeliła kilkakrotnie w kierunku napastnika. Richard Mallory pada martwy. Eileen kradnie jego pieniądze i karty kredytowe. Ukrywa zwłoki w lesie i z miejsca zbrodni ucieka samochodem ofiary, który później porzuca w bezpiecznym miejscu. Richard Mallory to pierwsza i jedyna ofiara Eileen, za którą w przyszłości będzie sądzona. W trakcie procesu wątek gwałtu będzie istotnym, choć nieskutecznym filarem obrony. Co ciekawe, Richard Mallory miał za sobą historię przestępstw seksualnych. Na swoim koncie miał nawet odsiadkę za próbę gwałtu na innej kobiecie. Jednak fakt ten nigdy nie zostanie wyciągnięty na światło dzienne w trakcie procesu Eileen. By w pełni zrozumieć historię Eileen Warnos, musimy cofnąć się do jej dzieciństwa. Urodziła się jako Eileen Carol Pittman w Rochester w stanie Michigan. Jej matką była Diane Warnos, która w wieku 15 lat wyszła za jej ojca, Leo Dale'a Pittmana. Dwa lata później, dwa miesiące przed urodzeniem Eileen, rodzice rozwiedli się. Eileen nigdy nie poznała ojca, który trafił do więzienia za gwałt i próbę morderstwa 7-letniej dziewczynki, a w końcu powiesił się w więzieniu. W 1960 roku Eileen ma 4 lata, a matka porzuca ją i jej starszego brata Keitha i pozostawia pod opieką dziadków, Lauriego i Britti Warnosów, którzy adoptują dzieci. Według opowieści Eileen w nowym domu wcale nie działo się dobrze. Dziadek był alkoholikiem, który często bił i zmuszał Eileen do rozbierania się przed nim. Często też głodził dzieci. W wieku 11 lat Eileen, by przetrwać, uprawiała seks ze starszymi kolegami w zamian za jedzenie, papierosy i narkotyki. To co, Eileen? Może kopsniemy się w jakieś ustronne miejsce? Kupię ci coś do żarcia, a jak się spiszesz, to dorzucę nawet kilka fajek, może jakąś działkę. Co ty na to? Dziewczyna utrzymywała też kazirodcze relacje ze swoim bratem. W wieku 14 lat zostaje zgwałcona przez przyjaciela dziadka i zachodzi w ciążę. Rodzi w schronisku dla niezamężnych matek. Jej dziecko zostaje oddane do adopcji. Mniej więcej w tym samym czasie na niewydolność wątroby umiera babcia Eileen. Sytuacja w domu pogarsza się jeszcze bardziej. W końcu dziadek wyrzuca ją z domu. Eileen żyje na ulicy. Jej głównym źródłem dochodu jest prostytucja, kradzieże i napady. Dziewczyna kilkakrotnie wchodzi w konflikt z prawem. Jej życie w końcu ma szansę zmienić się na lepsze. W 1976 roku Eileen łapie stopa na Florydę i poznaje znacznie starszego, 69-letniego Louisa Graca Fella. Louis był dość zamożnym mężczyzną, prezydentem klubu jachtowego. W tym samym roku para bierze ślub. Jednak niespokojny charakter Eileen szybko daje o sobie znać. Kobieta trafia do aresztu za napaść. Często urządza awantury w pobliskich barach i wymaga, by mąż dawał jej coraz więcej pieniędzy. Mąż początkowo znosi wybryki swojej nowej żony, ale szybko zaczyna mieć jej dość i pewnego dnia odmawia. Ty, wychodzę do baru, daj mi jakieś 50 dolców. Nie ma mowy, wystarczająco dużo już ci dałem. Ty stare kutwo, ty sknero jedne, ja cię kiedyś zatłukę po prostu. Eileen chwyta za laskę męża i uderza go kilkakrotnie. Fell wnosi później do sądu o zakaz zbliżania. Po 9 tygodniach ich małżeństwo zostaje anulowane. Eileen wraca do ulicznego trybu życia i znów wpada w liczne konflikty z prawem. W tym okresie jej brat, Keith, umiera na raka przełyku, a dziadek popełnia samobójstwo. To bardzo mroczny okres w i tak naznaczonym cierpieniem życiu Eileen. Kobieta jest o krok od samobójstwa. Kilka razy trafia też do więzienia za napady, kradzieże i nielegalne posiadanie broni. Życie ponownie zmienia się na nieco lepsze w lecie 1986 roku. W gejowskim klubie w Daytona Beach Warnos poznaje 24-letnią Tarię Moore i w końcu znajduje kogoś, na kim jej zależy. Romans szybko przekształca się w poważny związek. Ej,
Mała, przecież wiesz, że cię kocham. Rzuć pracę, zamieszkamy razem w motelu. Ja nas utrzymam. Wszystko będzie dobrze. Jednak utrzymanie dwóch osób z zarobków prostytutki nie było łatwe. Na pewno nie tak jak kiedyś. Szczególnie, że na ciele Aileen widać efekty długotrwałego nadużywania alkoholu i narkotyków. Wobec braku środków związek dwóch kobiet przeżywa kryzys, a kobiety zmuszone są opuścić motel, w którym mieszkały. Nocują w szopach, stodołach i pod gołym niebem. Aileen jest zdesperowana, by utrzymać związek z jej ukochaną Tarią. Jest gotowa kraść, a jak się okazuje, 30 listopada 1989 roku, w noc śmierci Richarda Mallorego, nawet mordować. W ciągu roku od śmierci Mallorego policja regularnie odnajduje zwłoki mężczyzn zastrzelonych z broni małego kalibru. Zwłoki zawsze są porzucone w okolicach dróg stanowych i okradzione z wszelkich kosztowności. Podejrzanym policji z Florydy początkowo jest mężczyzna. Seryjne morderstwa z użyciem broni palnej rzadko są bowiem domeną kobiet. Dopiero gdy śledztwo jest już na zaawansowanym etapie, śledczy dopuszczają możliwość, że mordercą może być kobieta lub kobiety. Przełom następuje, gdy policja znajduje auto trzeciej ofiary Aileen Wuornos, Petera Simsa. W aucie znajdują się dwa zestawy odcisków palców nienależących do ofiary. W lokalnych lombardach policja odkrywa rzeczy należące do ofiar, na których znajdują się te same odciski palców. Kryminalna przeszłość dogania Aileen. Policja ma jej odciski palców w kartotece. Co więcej, na policję zgłaszają się także świadkowie, którzy podają rysopis kobiet, które porzuciły pojazd. Media w całym stanie publikują portrety pamięciowe Tyree Moore i Aileen Wuornos, a policja rozpoczyna szeroko zakrojone poszukiwania obu kobiet. Obie od teraz stają się zbiegami. Ja nie dam rady. Aileen, ja tego nie wytrzymam. My nie możemy ciągle uciekać przed policją. Taria w końcu pęka i opuszcza kochankę pod pretekstem wyjazdu do krewnych w Pensylwanii. Zrozpaczona Wuornos swoje ostatnie dni spędza w barze dla motocyklistów, nazywającego się, jak na ironię, Last Resort, czyli ostatnia deska ratunku. Aileen zostaje aresztowana, póki co na podstawie starego nakazu za nielegalne posiadanie broni. Policja jeszcze nie ma wystarczających dowodów, by oskarżyć ją o 7-krotne morderstwo, ale to niedługo ma ulec zmianie. Już dzień po aresztowaniu Aileen Wuornos policja w Pensylwanii odnajduje jej partnerkę, Tarię Moore. Ta podczas pierwszego przesłuchania wyznaje prawdę. Wiedziałam o pierwszym morderstwie, o Richardzie Mallorym. Zaraz po zabójstwie Lee przyjechała do domu jego Cadillaciem i o wszystkim mi powiedziała. Po tym poprosiłam ją, by nigdy więcej nie mówiła mi takich rzeczy. Nie chciałam wiedzieć, skąd bierze pieniądze, nie chciałam mieć nic wspólnego z jej przestępstwami. Policja nie stawia żadnych zarzutów Tyree Moore, ale wysyła kobietę z powrotem na Florydę. Tam Tyria ma codziennie dzwonić do więzienia, w którym zamknięto Aileen, i wyciągnąć od niej przyznanie się do winy. Aileen nawet nie podejrzewa, że zdradziła ją jedyna osoba, którą kochała. Ale mimo tego w trakcie rozmów jest bardzo ostrożna. W obawie przed podsłuchami nie przyznaje się do niczego w ciągu 3 dni rozmów telefonicznych. W końcu jednak Aileen zaczyna domyślać się, czego oczekuje od niej Moore. Nic się nie martw. Poręczę, że jesteś niewinna. Nie pozwolę ci pójść do więzienia. Jeśli będę musiała zeznawać, zrobię to. 16 stycznia 1991 roku Aileen przyznaje się do popełnienia morderstw, choć zastrzega, że wszystkie zbrodnie popełnione były w samoobronie. Twierdzi, że każdy zamordowany mężczyzna próbował ją napaść. Niektórzy, jak Mallory, dopuścili się gwałtu. Rok później rozpoczyna się proces Aileen Wuornos. Proces jest bardzo medialnym wydarzeniem, a do Aileen, Tyree i wszystkich innych zamieszanych w sprawę zgłaszają się wydawnictwa, gazety, twórcy filmowi. Wszystko po to, by zdobyć prawa do ich historii. Prokuratura, posiłkując się przestępczą przeszłością Aileen i zeznaniami byłej kochanki, nie ma żadnego problemu z udowodnieniem winy kobiety. Aileen Wuornos zostaje skazana na karę śmierci za morderstwo pierwszego stopnia dokonane na Richardzie Mallorym. Po ogłoszeniu wyroku kobieta wpada w furię. Ja wiem, że zostałam zgwałcona. Mam nadzieję, że spotka was to samo. Jesteście niczym. Bandą śmieci. W kolejnych miesiącach Aileen przyznaje się do 6 kolejnych zabójstw i dostaje kolejne 5 wyroków skazujących na śmierć. Podtrzymuje swoje zeznanie, że w wypadku pierwszego morderstwa została zgwałcona, twierdząc jednocześnie, że przy kolejnych nie dochodziło do gwałtu, a tylko do usiłowania. W więzieniu Wuornos nawraca się i regularnie czyta Biblię. Powtarza, że teraz chce żyć w zgodzie z Panem Bogiem. Twierdzi również, że w więzieniu jest prześladowana przez współwięźniów i strażników. Uważa, że jej jedzenie jest zatrute lub zanurzone w moczu. Mówi, że podsłuchała rozmowy o tym, jak inni chcą ją zgwałcić tuż przed egzekucją.
Twierdzi, że nim przyjdzie czas egzekucji, inni chcą popchnąć ją ku ostateczności, którą jest samobójstwo. Na wykonanie wyroku Eileen czeka 10 lat. W jednym z ostatnich wywiadów wydaje się być kompletnie pogodzona ze swoim losem. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.